Cześć, witajcie, z tej strony Piorun. Jesteśmy na ulicy Gabriela Narutowicza w Otwocku. Otwock. Jesteśmy obecnie w Śródborowie, czyli tu. Gabriela Narutowicza, jesteśmy w tym miejscu. I tu mamy obiekt, którym się zajmiemy dzisiaj. No, baterie jak zwykle. To jest ten obiekt. Powiem wam szczerze i sobie wejdę i zobaczę, co tam jest. Taki mały urbex. O, zresztą jak widzicie, urbex już się zakończył, bo okazało się, że to jest jakaś piwnica jakiegoś domu i to jeszcze wypełniona starymi lodówkami. A zresztą starym wyposażeniem lodówek. Pomieszczenie nie jest zbyt wielkie, jest dosyć małe, ale solidnie zbudowane. Widać, że tu mieliśmy jakiś rodzaj wejścia. Tak samo i po tej stronie widać, że coś było. No i co można powiedzieć? No niezbyt. Jest to pokryte zasmałowaną papą, zresztą widać. I taki rodzaj właśnie piwnicy na wsiach często jest spotykany, zwany ziemianką. Jest to bardzo ciekawe, bo tutaj mamy takie właśnie nie schody, ale wjazd taki typowy jak rampa. I co się okazuje, tak, moje cudo, Riverside 920. O. I co się okazuje, ta rampa idzie pod pewnym kątem. To nie są schody, tylko to jest rampa. Widać, że to było robione w starym stylu. No i tak naprawdę taki mini urbex, bo naprawdę myślałem, że to jest jakieś tam duże, się gdzieś tam ciągnie, a się okazało, że praktycznie to się tu zaraz kończy. No ale wiecie, człowiek jedzie, znajduje takie rzeczy i to jest co pokazywać ludziom, że takie różne dziwne miejsca po lasach też są w Polsce pokitrane. Czasem chodzicie, nawet nie jesteście świadomi, że gdzieś tam za krzakiem coś takiego się kryje. Zobaczmy, jak to wygląda z tej strony, bo sam jestem zainteresowany. Widać, że ma to dużo już uszkodzeń, no lata lecą. Powiem wam szczerze, nie będę wchodził na górę. Albo w sumie i wejdę, może się nie zarwie. Widać, mamy tu komin, a raczej wyciąg powietrza stąd.